Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved jesteśmy na arenie wyzwań Asus Republic of Gamers. W poprzednim odcinku sprawdzaliśmy, kto jest silniejszy: Spinosaurus czy T-Rex, i T-Rex wygrał zdecydowaną przewagą nad spinozaurami. One miały dużo mniej życia, w zasadzie dwa razy mniej życia ma Spinosaurus, taki na dziko sobie żyjący. Natomiast na dzisiaj chciałem zrobić walkę Dodorex versus Dodo Wyverna. Jeden z widzów taką walkę zaproponował. Zobaczcie, jak ona przebiegła. No i niestety nie mogłem tego odcinka kontynuować, ponieważ już z kolei, gdy Dodo Wyverne była oswojona, to tylko latała i nie potrafiła jakby zaatakować dzikiego Dodorexa, i ta walka wyglądała naprawdę bardzo powolnie i bardzo mozolnie. 10 minut i one straciły tylko po 10 tysięcy życia, a mają prawie 700 tysięcy łącznie. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie odcinek, w którym wyłonimy, która alfa jest najsilniejsza. Przed nami może nie widać dwóch gatunków, ale mamy tutaj T-Rexa z mapy The Island. Jako drugi jest Basilisk z mapy Aberration, Krab z mapy Aberration i po lewej stronie też niewidoczny Deathworm Alpha z mapy Scorched Earth. Na początek zrobimy sobie pojedynek, kto jest silniejszy na Aberration, Krab czy Bazyliszek. A później zobaczymy, stoczymy kilka walk, tak żeby zająć, tak żeby wyłonić zwycięzców na podium tego pojedynku Alf w Ark Survival Evolved. Ja sam nie jestem pewny, kto wygra. Wydaje mi się, że może Deathworm być najsilniejszy, ale on z kolei może też się gubić podczas tych walk. Dlatego zapraszam Was do oglądania, zapraszam Was też do komentowania. Piszcie w komentarzach, jakie walki następne chcecie zobaczyć. Może macie jakieś bardzo fajne, ciekawe pomysły, których nie widzieliście, a ja bardzo chciałbym Wam je pokazać. Zapraszam Was też do przeczytania opisu, tam macie kilka przydatnych linków, i zapraszam Was w szczególności na mój Instagram, który aktualnie staram się rozkręcać. Także przechodzimy do walki. Na początek spróbujemy wyłonić zwycięzcę Aberration. Mamy tutaj Alfa Bazyliska, który jest oswojony komendą Give to Me, czyli bez dodatkowych statystyk. On będzie miał, proszę Państwa, 47 tysięcy życia, natomiast Pan Krab 41 tysięcy życia, więc jest przewaga kilku tysięcy nad tym Alfa Bazyliszkiem. Jak ta walka się potoczy, nie jestem pewny, bo jeżeli on będzie mógł złapać go w szczypce, no to myślę, że tutaj ta przewaga będzie duża, ale pamiętajmy, że Bazyliszek z kolei może pluć i chyba będzie mógł też uśpić tą alfę. Także zobaczmy, jak ten pojedynek się potoczy. Zrobimy sobie tak i zaczynamy naszą walkę. Kogo obstawiacie? Ja obstawiam Bazyliszka. Ryk, ryk do walki został wydany. Jak na razie tutaj nic się takiego większego nie dzieje. Zobaczmy, czy Bazyliszek będzie atakował go tym atakiem. Czy on będzie go atakował tym atakiem plucia, bo ten krab też, zobaczcie, nie łapie go w te szczypce. Być może jest za duży dla niego, żeby go złapać, bo w zasadzie on jest takich samych wymiarów. Oba są bardzo duże. Walka chyba jest taka dosyć wyrównana. 43... Nie. Krab zadaje więcej damage'a. Krab zadaje dużo więcej damage'a w zasadzie niż Bazyliszek, bo Bazyliszek nie wykonuje tych ataków dodatkowych, a ten jego atak plucia trucizną jest najmocniejszy, więc to tak trochę dziwnie wygląda. Nie wiem w zasadzie, jak ten damage wchodzi w tego kraba, bo on tak jakoś jakby jest nad nim, prawda? Szkoda, że ta walka nie jest jakaś taka bardziej dynamiczna. Szkoda, że one się jakoś niespecjalnie ruszają. Ty powinieneś użyć tego ogona, Bazyliszku. Wbić te kolce w tego kraba, żebyśmy zobaczyli tutaj prawdziwą walkę. 37. A tutaj też jest 37, czyli krab wygrywa. Krab na pewno wygrywa. Nie wiem, czy tutaj będzie jakaś różnica, jak u Bazyliszka będzie jakoś tam spadało znacznie życie. Czy on wtedy zacznie atakować go mocniej? Niestety przyczyną jest pewnie to, że on jest jakby dany komendzie Give to Me. Ja ewentualnie, jeżeli bym go porzucił, to one by ze sobą wtedy nie walczyły, bo są alfami i by się po prostu nie atakowały wzajemnie. Chyba, żebym go wyrzucił na tej komendzie agresji. Możemy spróbować coś takiego zrobić. I zobaczmy, czy to się uda.
Teraz on jest porzucony. Ale dalej jest na agresji, one dalej się będą tłukły, tak? Dzięki temu, ale Bazyliszek powinien chyba teraz zadać dodatkowe obrażenia, tylko wiecie, on jest jakby porzucony, więc to raczej tutaj właśnie nic szczególnie nie zmienia w tej walce i on tych ataków nie będzie wykonywał mimo wszystko. Zobaczmy jak to, on chyba tym jęzorem. Wejdźmy mu w głowę. No, nie mogę teraz. Słuchajcie, mam dla was złą wiadomość. Albo dobrą, nie wiem. Bazyliszek jest pusty w środku. Słuchajcie, on nie ma duszy, on nie ma serca, on nie ma żadnych organów wewnętrznych. Czy krab też jest pustakiem? Krab teoretycznie powinien być pustakiem. Krabie, czy masz coś w środku? Słuchajcie, krab chyba ma coś w środku. Chyba jest zbudowany z jakichś organów. Bazyliszek 25 koła. Już szybko mówię, ile ma krab. 31. No to ta walka już jest wygrana dla naszego kraba. Bazyliszek dostaje baty, ale to przez to, że on się, kurczę, nic w ogóle nie rusza. Jak on by się ruszał, tutaj wił, to by to na pewno trochę inaczej wyglądało. Zobaczmy sobie jeszcze tą walkę teraz, przyspieszenie, jak ona będzie wyglądała już do końca. Krab jeszcze wykonał taniec zwycięstwa, gratulacje dla kraba, on wygrał tutaj, no sromotnie, sromotna wygrana, połowę życia tylko stracił, mimo że Bazyliszek miał więcej, o te 6000, to udało się krabowi tą walkę sromotnie wygrać, także gratulacje, zobaczmy następne pojedynki. Robimy teraz drugą walkę, spośród między T-Rexem a Deformem musimy wyłonić zwycięzcę, zobaczymy kto jest silniejszy. T-Rex będzie oswojony 28000 życia, a Deform chyba tutaj, on się musi wybudzić stąd, żeby... Tak, on musi wyjść z ziemi, żebyśmy mogli zobaczyć. Dlatego od razu lecimy za akcją. Czy on wyjdzie? Czy on wyjdzie? Wyszedł. Dobra, jest. On już go bije, zobaczcie. 27 tysięcy życia, więc pojedynek również wyrównany, ale jaki wielki jest ten robal. Jak on się wyłania? Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ogromny. Autentycznie. T-Rex chyba zostanie pożarty i wciągnięty do brzucha i później pod ziemię. Bo, no nie wiem, czy szanse są jakiekolwiek. Dziwne, że ten robal go nie odpycha swoimi atakami. T-Rex chyba troszeczkę szybciej atakuje. 21, no ile ma robal? 23, jak na razie tak chyba mniej więcej jest ten pojedynek wyrównany. Ale pamiętajmy, że robal troszeczkę później zaczął atakować. Ja szczerze mówiąc, no nie wiem, no mi się wydaje, że jednak robal wygra tą walkę, ale wygląda to dosyć komicznie, że on jest tak ogromny. Ogromny i obrzydliwy zarazem, bo on naprawdę nie wygląda apetycznie. Zobaczmy, czy też jest pusty w środku. Też jest pusty w środku, nic nie ma. Nie ma serca, więc jest to po prostu zwykły, typowy morderca bez serca. 11 tysięcy u T-Rexa, 18 u Deforma. Coś tutaj T-Rex chciał chyba uciec przez chwilę, ale ja mu nie pozwalam. Jesteś na agresywnym. Deform zdecydowanie. 7 tysięcy już u Rexa. To już się zaraz skończy. Nie ma szans, żeby ten T-Rex jeszcze tutaj odbudował swoją pozycję. Ale zobaczcie, że on chyba nawet przesuwa lekko tego Deforma. Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, ale chyba tymi atakami swoimi trochę go odsuwa, co jest troszkę dziwne tak jakby, bo on siedzi przecież w ziemi. Ciekawa właśnie i... Ciekawe, gdzie ta druga część tego T-Rexa, tego robala siedzi i jak długa jest. Robal ucieka z pola zdarzenia, chyba dwa razy dłuższy był pod ziemią. I mamy zwycięstwo zdecydowanego, natomiast teraz musimy zobaczyć, czy Deform, czy Krab.
Pojedynek jest już przygotowany, Krab będzie na komendzie Give to me. Deathworm już się szykuje do walki, zaraz zobaczymy, ile on ma życia. Krab ma 37 tysięcy. Lecimy z atakiem. Jeżeli Krab wygra, to będzie ma pierwsze miejsce, Deathworm drugie, T-Rex trzecie. Ale jeszcze musimy... Robal już wychodzi, wypełznął Robal. I odsuwa tego Kraba, zobaczcie. I wydaje mi się, że Krab tutaj chyba sobie nie poradzi, bo on go raczej nie będzie mógł atakować zbyt często, bo on jeszcze musi podejść. Wykonuje te ataki, co prawda. Nie wiem, czy tylko w równej sekwencji. Robal ma życia 20... Nie, coś tam atakuje go. 27 i Krab ma dokładnie 37, czyli 10 tysięcy więcej. Także ten pojedynek może być w zasadzie wyrównany tutaj, bo wydawało mi się, że Krab nie będzie go dotykał przez ten push. T-Rexa tak nie odpychał z kolei Robal, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że on troszeczkę mniejszy chyba był od tego Kraba, a on tutaj jego ataki chyba tym brzuchem go trochę tutaj odpycha, można tak powiedzieć. Jak to tam wygląda sytuacja nasza? 21. Tutaj jest już 18, czyli jednak Deathworm. Deathworm wychodzi na to, że będzie najsilniejszą naszą alfą tutaj w grze. Czy jest alfa wywerna? Jest alfa wywerna, ale myślę, że ten pojedynek już by był trochę dziwny, ponieważ te latające stworzenia w arku zachowują się dosyć dziwnie i ten pojedynek też nie byłby równy ze względu na to, bo wywerna albo by sromotnie wygrała, albo by latała w kółko i nie atakowała, więc na razie tego sprawdzać nie będziemy. Ale z lądowych i podlądowych, bo Bazyliszek i Deathworm są w ziemi zakopane. No jak tam? 16. Krab już dentka. Krab dentyl. Wydaje mi się w takim razie, że T-Rexowi chyba lekko poszło lepiej, ale na pewno będziemy musieli zrobić jeszcze ten pojedynek o trzecie miejsce, bo wydaje mi się, że będzie on dosyć wyrównany. Robal zwycięsko macha swoimi rączkami i ucieka z miejsca zdarzenia. Zobaczmy teraz T-Rex versus Krab, kto zajmie trzecie miejsce. Jesteśmy gotowi. Ostatnie groźne spojrzenia w oczy przeciwnikom. Zobaczcie, jak naprzeciwko siebie stoją. Wywołują tutaj tą adrenalinę. Zobaczcie właśnie, przyjrzyjmy się temu Krabowi, bo nigdy nie robiłem takiego bliskiego porównania. Cztery oczy. Czy cztery oczy zapewnią przewagę dla Kraba? Czy on z tego skorzysta i z tych dodatkowych par szczypc, którymi będzie mógł w sumie, nie wiem, czy nie będzie mógł złapać tego T-Rexa. W zasadzie one są tak duże, że najlepiej gdyby on w zasadzie odciął mu tą łapę albo te małe rączki niesforne. 31,5 tysiąca na 53 tysiące, to nam się Krab zrobił no niestety troszeczkę chyba za bardzo wykokszony. Nie wiem, czy to ma sens, spróbuję zrobić takiego, który będzie bardziej przystępny. Ok, zespełniłem takiego, który miał mniej więcej tyle samo życia, co te poprzednie, czyli tutaj 37 prawie tysięcy życia, bo gdyby te 53, to może i by nawet wygrał z tym Deathwormem w zasadzie, ale to też zależy od tego, ile miałby ataku, więc lecimy. T-Rex, dawaj, nie, T-Rex nie wykonał okrzyku. Nie wiem, czy bez okrzyku T-Rex da radę, bo jednak ten okrzyk dodaje trochę siły. Walka chyba taka lekko wyrównana. Ani jeden, ani drugi go jakoś tam nie odpycha. T-Rex go troszeczkę pcha do tyłu, ale to w ogóle nie wpływa na walkę, bo on atakuje z taką samą prędkością, jaką tutaj widzi. Zobaczmy, jak tutaj to życie schodzi. T-Rex, pan T-Rex ma 28 z 31, pan Krab ma 31 z 37, więc tutaj chyba jednak T-Rex zajmie drugie miejsce. Krab chyba przesunie się na trzecią pozycję, wtedy już bazyliszka w ogóle nie, na pewno nie będzie trzeba sprawdzać, jeżeli przegra Krab. Ale tutaj pamiętajmy, że te statystyki się różnią u tych dinozaurów, do tego dinozaura nie nazwiemy, u tych dinostworów. 24, nie, chyba się tutaj równa w miarę ten pojedynek. 36, czyli 10 tysięcy już zabrał T-Rex, ten zabrał 6, 7, tak, więc no tutaj chyba jednak T-Rexowi się uda. On zaraz tu przyprze do tego muru, chociaż w zasadzie ta brama się chyba otworzy. W poprzedniej walce, jak robiliśmy pierwszy odcinek, walka bossów Goryl versus
Broodmother. Tam jedną bramę mnie zniszczyły, w ogóle nie zauważyłem tego. Chyba goryl jak rzucą kamieniem, albo panią jak król trucizną. Ale tutaj arena nasza straciła trochę. Teraz mają już porówno życia, więc nie wiem jak to będzie wyglądało do końca. Bo niby tutaj się zmienia trochę ten damage zadawany. Niby teraz jakby krab troszeczkę mocniej i on już jest przyparty, więc już on nie rusza się w ogóle do tyłu, więc być może wpłynie to jakoś tam na tą naszą walkę. No i co my tu mamy? 14, 15 na 16, czyli T-Rex. T-Rex z górą jest. A jeżeli byśmy otworzyli tą bramę, to się nic nie dzieje. O, się przegrzewam od wulkanu. Zamykamy bramę w takim razie. Krab jest tak spychany przez tego T-Rexa. Nie pozwala mu przejąć prowadzenia. On chyba próbuje mu, zobaczcie, te szczypce odgryźć, ale jakoś nie wychodzi. Właśnie szkoda, że nie ma takich mechanik w grze, żeby odgryzienie jakiejś kończyny ręki, nogi. To by fajnie wpływało na grę na pewno. Na przykład gdybyśmy mogli takie sidła zastawiać na jakieś dinozaury, że one się potykają, coś w tym rodzaju. To by było całkiem ciekawe. Może kiedyś. 11, 12. A krab tutaj jakoś coraz mocniej dostaje. 6. T-Rex zwycięży chyba. T-Rex zwycięży chyba. Przyspiesza nawet te swoje ataki. Jest mocniejszy od kraba. Krab już ledwo zibi. Jego radioaktywna krew już się z niego wylewa. Krew z Aberration. Chyba już nawet te ataki mu się blokują przez te kamienie. Chociaż T-Rex teraz mógłby się zablokować, czy niechcący. Jeszcze koniec. Koniec, proszę państwa. Czyli Deathworm zajmuje pierwsze miejsce. T-Rex zajmuje drugie miejsce. Natomiast Krab zajmuje miejsce trzecie. Stwierdziłem, że już nie warto robić Raptora, Carno i latających, bo to by po prostu nie miało raczej sensu. Natomiast dzisiejszy odcinek już sobie zakończymy. Ja myślałem jednak, że trochę inaczej się to potoczy. Mimo, że ten Deathworm jest największy, to myślałem, że T-Rex będzie najsilniejszy, jako że on jest tą pierwszą alfą wprowadzoną do gry, która była już niemalże od samego początku gry. Ale zdecydowanie Scorched Earth wygrywa, a The Island drugie miejsce i Aberration na trzecim. Ja ze swojej strony dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie kliknąć tą łapkę w górę. Skomentujcie, piszcie, jakie pojedynki chcecie zobaczyć, bo to pamiętajcie, że od was zależy, co z czym będzie walczyło. Pomyślcie o tym, żeby te pojedynki były między sobą wyrównane. Wbijajcie też na Instagrama, sprawdźcie opis. Dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w następnych odcinkach Areny Wyzwań Asus Republic of Gamers. Cześć.